Mam dla Was kilka przykładów z portalu Khan Academy dotyczących miary łuku okręgu. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymywania tego wideo przy każdym z 3 ćwiczeń i rozwiązywania zadań samodzielnie, zanim zrobimy to razem. No to zadanie pierwsze. Jaka jest miara łuku AC w stopniach? Tu mamy punkt A, tu mamy punkt C. Gdzie jest łuk AC? Ponieważ w oznaczeniu tego łuku występują tylko 2 litery, to możemy założyć, że jest to mniejszy z 2 łuków łączących punkty A i C. Mniejszy albo krótszy. Łuki AC są 2. Jeden po lewej stronie punktu A, drugi po prawej stronie punktu A. Ponieważ punkt C nie leży na tej samej średnicy co punkt A, tylko trochę w prawo, to łuk AC leżący po prawej stronie punktu A, czyli ten, jest krótszy od tego leżącego po lewej stronie. Jest to sprawa umowna, ale załóżmy, że chodzi o krótszy z 2 łuków AC. Jaka jest jego miara? Miara w stopniach. Miara tego łuku jest dokładnie taka sama jak miara kąta środkowego, który wyznacza ten łuk, który wycina go z okręgu, czyli którego ramiona przecinają się z okręgiem w punktach A i C. Kąt środkowy, o którym mówimy, to kąt CPA. To są jego ramiona, a jego miara to 70 stopni dodać 104 stopnie, czyli 174 stopnie. Taka jest miara łuku AC w stopniach. Zadanie drugie. Na rysunku poniżej odcinki AD i CE są średnicami okręgu P. To jest odcinek AD, czyli średnica okręgu. To jest odcinek CE, również średnica okręgu. Jaka jest miara łuku AB w stopniach? I jak poprzednio występują tutaj 2 łuki AB. Łuki łączące punkty A i B. Krótszy z nich to ten. I ponieważ w oznaczeniu łuku nie ma dodatkowej litery, to zakładamy, że chodzi właśnie o ten krótszy. Gdyby chodziło o ten dłuższy, to prawdopodobnie oznaczony byłby przy pomocy 3 liter, np. AEB albo ADB, ewentualnie ACB. Żeby znaleźć miarę łuku AB, musimy wiedzieć, jaka jest miara tego kąta środkowego, bo to jest kąt środkowy, którego ramiona wyznaczają łuk AB. Można powiedzieć, że jest to kąt, który w pewien sposób definiuje łuk AB. No i mamy zagadkę. Jak wyznaczyć miarę tego kąta? Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest to, że ten kąt o mierze 93 stopnie i ten cały kąt to kąty wierzchołkowe. A wiemy z geometrii, której ciągle się uczymy również na tym przykładzie, ale wiemy z innego działu geometrii, że kąty wierzchołkowe mają taką samą miarę. Jeżeli ten kąt ma 93 stopnie, to ten niebieski również ma 93 stopnie. A widać wyraźnie, że ten niebieski kąt składa się z 2 kątów. Tego, którego miary szukamy i tego, którego miara wynosi 38 stopni. Jeżeli dodamy miary tych 2 kątów, to otrzymamy miarę tego niebieskiego kąta, czyli 93 stopnie. Czyli miara tego kąta środkowego, będąca również miarą łuku AB, wynosi 93 stopnie minus 38 stopni. 93 stopnie minus 38 stopni. Ile to jest? 93 minus 40 to byłoby 53 i o 2 więcej to 55 stopni. No i mamy odpowiedź. Miara tego kąta środkowego to 55 stopni. Jeżeli dodamy miarę tego kąta, 55 stopni, i miarę tego kąta, 38 stopni, to otrzymamy 93 stopnie. Czyli tyle samo, ile miara tego kąta, kąta DPE, bo są to kąty wierzchołkowe. No to zadanie trzecie. Na rysunku poniżej odcinek AB jest średnicą okręgu P. Zaznaczmy średnicę jakimś kolorem. Jaka jest miara w stopniach łuku ABC? To jest łuk ABC, dłuższy z łuków AC, dłuższy, czyli ma miarę większą niż 180 stopni. Miara tego łuku w stopniach będzie równa mierze kąta środkowego wyznaczającego ten łuk, czyli tego kąta. Jaka jest miara tego kąta? Ponieważ wiemy, że odcinek AB to średnica, to wiemy również, że miara tego kąta środkowego wynosi 180 stopni, bo jest to kąt półpełny, kąt środkowy oparty na średnicy. Czyli, żeby otrzymać miarę tego całego kąta środkowego wyznaczającego łuk ABC, wystarczy dodać 180 stopni i 69 stopni. 180 stopni dodać 69 stopni równa się 249 stopni. Taka jest miara łuku ABC, większego z dwóch łuków łączących punkty A i C na okręgu.